Kolejna rzecz, którą robiła, gdy miała 6 lat. Zakładała majtki na głowę i Golusia tańczyła, prawda, Lili? O tak! Hej, przynajmniej swetry przestała ci dziergać. Co to na nim masz? To przecież moja twarz. No tak. Mój szczęśliwy twarzo-sweter. Ale nie jestem sama. Wszyscy rodzice są trochę dziwni. Nie wszyscy. Mój tata jest zupełnie normalny. Hej! Tak! Była świetna jazz. Druga połowa była arczy szalona. Myślałem, a potem, a na koniec... Dzięki, tato. Ups, ja to zrobię. Nie trzeba, panie Salford, ja to zrobię. Tak będzie lepiej dla wszystkich. Bardzo nie, proszę. Nalegam, ja to zrobię. No co? Matko, to ja. Nie, Marta. Nie. Marta, twoja córka? Jak tam zawody pływackie? Szachowe, mamo. I wyłącz tryb głośno mówiący w trakcie spotkania. O, jeśli mogę, szachy są świetne. Nic nie mów, Martin. Dobrze, kochanie, porozmawiamy później, dobrze? Zaplanowałam nasze spotkanie na... środę. Wystarczy nam 20 minut? Tak, matko. Już nie mogę się doczekać. O, nie martw się, Lili, nie przyniosę ci wstydu. Dobrze, który z tych miłych młodzieńców to twój chłopak? Czy to ten? Nie, mamo! Nie. Twoja mama? Zbyt niski, co? Tak. O, a może to ten? Ej! O, zbyt nieświeży. O, już wiem! Może to... Nie! To znaczy nie! Właściwie to jest... to Oli. Oli? Serio? Oli Colton? Tak. Oli jest właśnie moim chłopakiem. Jest taki... no... punktualny. Mamo, nic ci nie jest? Pierwszy chłopak mojej małej córeczki. Trzeba to uczcić. Może wpadnie na herbatę. O, on jest bardzo zajęty. O, jeszcze nie powiedziałam kiedy. Tak? To jutro. I powiedz mu, że nie przyjmuję żadnej odmowy.